Zamojski Szpital Papieski trafił do elitarnej grupy najnowocześniejszych placówek na świecie. Otwarto tam hybrydową salę operacyjną. Dzięki niej lekarze różnych specjalności będą mogli jednocześnie leczyć chorych z wadami serca i problemami naczyniowymi. Taka sala pozwala na przeprowadzanie zabiegów mało inwazyjnych. Szpital Papieski wzbogacił się też o tomograf komputerowy. Wiesława Szymczuk. Od 1 stycznia w województwie lubelskim przybędzie miast. Decyzją ministra administracji i cyfryzacji prawa miejskie dostaną Siedliszcze w powiecie chełmskim, Lublicza Królewska w powiecie tomaszowskim i Urzędów w powiecie kraśnickim. Profesjonalna stacja meteo w każdym domu i to zupełnie za darmo. W powiecie lubelskim już jest to możliwe i trzeba spełnić właściwie tylko jeden warunek – mieć komputer z dostępem do internetu. Starostwo uruchomiło serwis pogodowy. Dane o wyładowaniach atmosferycznych czy opadach deszczu można znaleźć na stronie internetowej urzędu. Kamil Smerdel. To jedna z najtragiczniejszych kart w dziejach okupowanej Polski, a jednocześnie świadectwo wielkiego bohaterstwa i determinacji Polaków. Mija 71. rocznica jednej z największych bitew partyzanckich II wojny światowej. W Osuchach na Zamojszczyźnie odbyły się dziś uroczystości rocznicowe upamiętniające heroiczną walkę partyzantów. W niespełna półtora tygodnia udało się zebrać 10 tysięcy złotych na pomoc niepełnosprawnej Lubliniance. Katarzyna Bieżanowska ma 24 lata, cierpi na postępującą chorobę mięśni. Miesiąc temu skradziono jej elektryczną dostawkę do wózka inwalidzkiego, która pozwalała jej samodzielnie wyruszać z domu. Pomogli jej internauci za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Paweł Gregorowicz. W Kazimierzu nad Wisłą zakończył się 49. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Ukoronowaniem trzydniowego święta folkloru było wręczenie baszt, czyli prestiżowych nagród muzycznych. Jak co roku festiwal przyciągnął do nadwiślańskiego miasteczka tłumy turystów. Relacja Michała Dudzika. Wyjątkową kolekcję malarską można podziwiać w Muzeum Lubelskim na Zamku. Pochodzi ze zbiorów prywatnego kolekcjonera, zafascynowanego polskim malarstwem okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wystawę będzie można oglądać do 23 sierpnia. Dobra prezencja konia, umiejętne negocjacje ceny i ostrożność przy dobijaniu targu były potrzebne, by sprzedać konia podczas tradycyjnego jarmarku w okresie międzywojennym w Piaskach i Łęcznej. A dziś w lubelskim skansenie za sprawą specjalnie przygotowanej inscenizacji można było przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądał historyczny targ. Karolina Deptuś. I to wszystko w głównym wydaniu Panoramy Lubelskiej. Za chwilę prognoza pogody. Ponownie spotykamy się o 22:00. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.